Witajcie. Dzisiejsze pytanie. Ktoś nie potrafi mi przebaczyć. Co mam zrobić? Pytanie jest, co mogę zrobić, jeśli ktoś nie potrafi mi przebaczyć? Chodzi o kolegę z pracy, któremu ostro odpowiedziałem w nerwach na skutek nieporozumienia. Niestety wziął to bardzo do siebie i od kilku tygodni zachowuje się z dystansem do mnie. Przeprosiłem go kilka razy. Dwa razy prosiłem o rozmowę. Wyjaśniłem, że nie chciałem, że w żaden sposób go nie chciałem obrazić i to jest zgodne z prawdą. Kilkukrotnie przeprosiłem go, szczerze mówiąc, że przykro mi, że go zraniłem, ale że to było nieumyślnie i w nerwach. Nie chce on ze mną przebywać, proponuję mu kawę, ale się odwraca. Co mam zrobić? Sytuacja może być podobna w różnych wariantach. Chcę powiedzieć o tym, odpowiedzieć na to pytanie, co zrobić, jak ktoś nie chce mi wybaczyć, ale ktoś może nie chcieć mi wybaczyć, dlatego że coś było dawno, coś było niedawno, coś jest już od parunastu lat noszone, a ja się teraz nawróciłem i to zrozumiałem, a ktoś tego jeszcze nie zrozumiał. Także sytuacji może być bardzo dużo różnych. Pytanie, ktoś nie ma siły, chęci wybaczyć, a ja to zrobiłem. Co w tym momencie? Otóż cechą miłości, a Bóg jest miłością i mamy iść za miłością, cechą miłości jest cierpliwość. Bóg jest cierpliwy wobec nas. Wobec mnie jest cierpliwy. Czeka na mnie cały czas. I naszym celem w naśladowaniu Chrystusa jest czekać na drugiego człowieka. Także to, co ty piszesz jako dylemat, to jest też zaproszenie Boga do twojego serca, żebyś kochał, żebyś czekał. Oczywiście chcielibyśmy, żeby tego krzyża nie było, czyli krzyża czekania, bo straciłem kolegę, bo zrobiłem błąd, bo mu nagadałem i teraz tego żałuję. No, oczywiście są błędy i konsekwencje tego, natomiast w tym momencie bierz swój krzyż, którym jest czekanie. I to czekanie będzie cię jednoczyło z Chrystusem. Doświadczaj niemocy. Niemocy, tak jak Pan Jezus. Apostołowie po prostu nie chcieli być z Nim. Nie chcieli przyjść pod krzyż. I On doświadczał w ten sposób niemocy apostołów. I wyczekał to. Jak czekał na nawrócenie kogoś, wyczekał to. Przychodzi Nikodem w nocy, nie idzie od razu za Jezusem. Jezus czeka na niego. Cecha miłości to jest czekanie. To nie jest, że tylko Bóg na nas czeka. My mamy wejść w miłość, którą Bóg nam daje, w której jest w nas i też czekać. Także bardziej cię zachęcam nie do myślenia, co zrobić, żeby on już teraz się zmienił i przyjął przeprosinę, a bardziej się nastawić, że moje czekanie jest wartością. To, że ja teraz czekam na niego, to jest bolesną wartością, bo krzyż boli. A jeżeli chodzi, czy możesz coś zrobić po ludzku dla ułatwienia pojednania? Na pewno jest modlitwa cały czas. Natomiast po ludzku to moja rada jest taka, nie zniechęcaj się. Bo bardzo często widzę, że jest takie raz w jedną, raz w drugą stronę. Czyli ja przeprosiłem i widzę, że ta ręka moja nie jest przyjęta, no to pozmagam się trochę, pozmagam i ja się odwracam. A potem ten ktoś już chce rękę podać, to z mojej strony jest blokada, bo mnie zranił tym, że nie przyjął ręki mojej, nie przyjął pojednania. No to on się znowu odwraca. No i to jest takie, jak komuś zależy, to raz w jedną, raz w drugą. Oczywiście jest kondycja psychiczna, którą mamy. Są rzeczy, które bolą i nosimy. I trzeba się zgodzić też na pewną niemoc wobec drugiego człowieka, że on jest wolny. Natomiast to, co napisałeś, to jest dobre świadectwo, czy takie przypomnienie nam wasz słowa. Dlatego, że można coś chlapnąć i potem żałować całe życie. Budowana przyjaźń przez wiele lat, coś za dużo powiedziałem i rujnuje wszystko. Także tutaj trzeba być mądrym. Zawsze jest lepiej nie powiedzieć, niż powiedzieć. Zawsze jest lepiej ugryźć się w język, niż powiedzieć za dużo. I potem ta etykietka już za nami idzie błędu, który zrobiliśmy, coś źle powiedzieliśmy
i nosimy to niestety. Także to jest moja odpowiedź na to pytanie. Zachęcam was, żebyście to skomentowali, żebyście też napisali o swoich sytuacjach, co wy zrobiliście. Ja mam takie doświadczenie, czekanie. Czekanie i to jest jednoczenie się z Bogiem i dźwiganie krzyża swojego i konsekwencji grzechów, które mam. To jest mój krzyż, krzyż miłości. Warto go nieść. Jeśli macie nowe pytania, zadajemy je pod odcinkiem numer 200. Link do tego odcinka macie w opisie filmu. Tam macie też wszystkie pytania i odpowiedzi. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Subskrybujcie nasz kanał. Kciuk w górę. Do usłyszenia.